to termin określający targowisko Orientu. Znajdujemy się na jednym z takich targowisk w Tunezji. Zaprezentować przyprawy, które pozyskuje się z roślin, orientalnych roślin. Na pierwszym planie to, co Państwo widzą w formie stożków takich seledynowych czy zielonych, to jest klasyczna henna. Ten napis o tym świadczy. Cóż to takiego jest? No oczywiście panie znają ten barwnik już od starożytności, bo w Egipcie był znany, ale na Dalekim Wschodzie jeszcze wcześniej używany do poprawiania, mówiąc inaczej, urody, nie tylko kobiecej, ale także do wykonywania tatuażu. Rozrabia się ten barwnik w wodzie, w zależności od koncentracji uzyskujemy barwę prawie do ciemnej, bordowej, prawie czarnej. A więc czarna henna, czy ciemnoczerwona henna. Owoce nieco przypominają nasz jałowiec. No i oczywiście po spreparowaniu tych owoców uzyskuje się zielony barwnik, bardzo trwały, jak już wcześniej zaznaczyłem, używany do poprawiania urody kobiecej, ale także jako trwały barwnik wszelkiego rodzaju materiałów płócien. Za mną inne specjały pozyskiwane z roślin i tak proszę popatrzeć, po barwie możemy przypuszczać, że to jest curry i słusznie, następnie papryka, wreszcie szafran w dwóch tonacjach, jedna z bardziej wartościowych przypraw. Można by pieprz kolejnej odmiany, czy inna jeszcze odmiana papryki czy curry. I tak dalej idąc poprzez te stoiska możemy podziwiać, w jaki sposób te specjały Orientu, jak często nazywamy je przyprawami korzennymi, choć niekoniecznie są pozyskiwane z korzeni, w większości przypadków z kory, z owoców, czy też z kwiatów roślin Orientu. Tak więc, proszę Państwa, nasycajmy się widokiem tych przypraw, które o zawrót głowy nas przyprawiają, a myślę, że w niewielkich porcyjkach, kiedy w domu je możemy używać, będziemy wspominać to miejsce, gdzie rosną rośliny i gdzie w sposób tak oczywisty i w takich ilościach można je zdobywać na targowisku. Akacja w klimacie śródziemnomorskim nie jest zaskakującą rośliną. Faza kwitnienia jednakże pozwala nam nie tylko zaprezentować jej walory, ale także odnieść się do pseudoakacji, czyli tak zwanej robinii akacjowej, którą często wysadzamy w naszych miastach jako roślinę ozdobną. Otóż te rośliny ze sobą nie mają nic wspólnego. Może poza intensywnością zapachu, który też różni się składem związków chemicznych wchodzących w skład umownych perfum. Akacja uzbrojona, akacja armata, jest tą rośliną, która zarówno dysponuje bardzo wartościowym drewnem, utrzymującym zapach olejków przez nawet kilkanaście do kilkudziesięciu lat, stąd w przeszłości z drewna tej rośliny, podobnie jak z akacji delbata, wykonywano wszelkiego rodzaju szkatułki, w których przetrzymywano na przykład biżuterię. One utrzymywały ten zapach, ale z kwiatów tej rośliny, które są zgrupowane w charakterystyczne żółte pomponiki, produkuje się do dnia dzisiejszego, zwłaszcza w rejonie południowej Francji, w okolicach Grasse, tam gdzie są uprawy lawendy, również z wyciągu tej rośliny klasyczne perfumy. Nie jestem znawcą perfum, ale z literatury wiem, że jest to znaczący składnik do tych najwartościowszych perfum uznawanych za topowe
na rynku światowym. Wracając do walorów botanicznych tej rośliny, nazwa uzbrojona dla tej rośliny jest uzasadniona z tego względu, że między liśćmi, które są delikatnie pierzaste i raczej z dystansu przypominają nam umowną mimozę, czyli albizję, charakteryzuje się tak zwanym tygmotaktyzmem, czyli wrażliwością na dotyk. W przypadku tej rośliny tego nie doświadczymy, ale liście są istotnie podobne, natomiast między tymi liśćmi są długie ciernie, nie kolce, lecz ciernie, które także gromadzą w okresie suszy o poranku stosowną ilość wody, która spływając wzdłuż pędu pozwala tej roślinie uzupełniać braki wilgoci. Spójrzmy na niektóre z tych wyrastających kolczastych doposażeń tej rośliny. Rzeczywiście wygląda to groźnie i nie radziłbym bezpośrednio chwytać za pęd, kiedy nie sprawdzimy, jak te kolce są niebezpieczne. Ale równocześnie proszę zwrócić uwagę na pokrój drzewa. To jest dość sążliste drzewo. Przypuszczam, że kilkudziesięcioletnie, lecz pokrojowo zupełnie inne niż nasza pseudoakacja, czyli robinia akacjowa, która kwiatostany ma wiechowate i z nich zawiązuje klasyczne strąki. Tutaj oczywiście te główki jeszcze nie przekwitły, ale roślina nie obfituje taką ilość strąków, jak w przypadku robinii akacjowej. Myślę, że jako element charakterystyczny dla południowo-wschodnich rejonów Morza Śródziemnego, należącego oczywiście do wybrzeża Tunezji, jest to roślina jedną z częściej rozpoznawalnych i o tej porze roku wdzięcznie prezentująca się nawet w przestrzeni publicznej, jak w tym miejscu. Często jesteśmy w klimacie śródziemnomorskim. Zjadamy orzechy pistacjowe zarówno u nas, jak i tam, a często nie mamy świadomości, skąd one pochodzą. Otóż właśnie, we Włoszech czy w Hiszpanii spotykamy roślinę o pokroju liści tej, którą Państwo widzą. Tylko nie mamy świadomości, że jest to pistacja, która dostarcza nam tak smacznych i wartościowych owoców, zarówno wykorzystywanych do przyrządzania wszelkiego rodzaju deserów, czy w ogóle bezpośredniej konsumpcji w postaci orzeszków. Proszę zwrócić uwagę na gęstość pokrywy listnej tych pędów. No, szkoda tylko, że ten egzemplarz tego roku nie owocuje, bo to nieregularnie roślina zakwita i nieregularnie wydaje owoce. Ten egzemplarz to dość dorodne drzewo, bo często nam się kojarzy raczej pistacja z krzewem i istotnie na plantacjach spotykamy wymiarowo odmiany hodowlane niezbyt wysokie. Natomiast wolno rosnący, botaniczny egzemplarz w naturalnym środowisku występujący w Ameryce Południowej, który przewędrował do Europy, sprawdza się również dobrze. Widzą zatem Państwo dość sążnisty pień o bardzo charakterystycznej korze, no i tych znamiennych dla tego gatunku liściach. W krajach arabskich palma to wręcz roślina kultowa. Zarówno Berberowie, jak i Kobylowie traktują ją jako drzewo wszelkiego dobra. I trudno się dziwić, bo pień tej rośliny służy jako materiał budowlany, ale także do produkcji wszelkiego rodzaju narzędzi. Zatem i stolarka okienna, i wszelkiego rodzaju narzędzia, nawet rolnicze, wykonywane były z pnia tej rośliny. Młode liście służyły i nadal gdzieniegdzie jeszcze służą do tworzenia tak zwanych labiryntów połowowych, nawet na morzu, do chwytania ryb czy krabów. No cóż dopiero mówić o owocach, które dostarczają w fazie młodocianej wartościowego wyciągu zwanego mlekiem daktylowym, które podawane jest również jako pokarm zasadniczy nawet niemowlętom. W późniejszym wieku wiadomo, że jest daktyl pożywnym owocem,
i zdarza się, że dla przykładu kobylowie zjadają w ciągu roku minimum 70 kg samych owoców tej rośliny, co stanowi większość pożywienia, niewiele tylko uzupełnianego o pewne ilości białka zwierzęcego. Dodatkowo oczywiście olej, nie mówiąc już o tym, że napoje, zarówno te o większym procencie alkoholu, jak i niskim procencie, są produkowane z tej rośliny. Dziękuję dziś Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.